Ernest Muszczi odchodzi z Legii. Warszawa. Cześć, witajcie na moim kanale. Odcinek tak zwany interwencyjny. Miałem w planach zupełnie co innego nagrać, natomiast ten format jakby niejako sam pcha się do omówienia. Oczywiście jak się dzieją rzeczy duże, to trzeba to skomentować. Chodzi mi oczywiście o przenosiny Ernesta Muszcziego. Ten transfer jest w ogóle ciekawy, bo to jest taka historia, powiedziałbym, wielowątkowa. Po pierwsze, gigantyczna kwota. Tureckie media spekulują, że te przenosiny z Legii do Besiktasu mogą opiewać na 6, 8 czy nawet 10 milionów euro. Jest to przecież kluczowy piłkarz. Piłkarz wyróżniający się w naszej polskiej lidze, ale przede wszystkim też no, bardzo istotna postać Legii Warszawa, która ma przed sobą mecze w Ekstraklasie, ale przede wszystkim z Molde FK w Lidze Konferencji Europy. Żeby to sobie wszystko poukładać, dlaczego Ernest Muszczi ma odejść i właściwie dzisiaj, trzeba powiedzieć, że dziś w Turcji trwa deadline day, a więc ostatni dzień zimowego okna transferowego, a więc dzisiaj 9 lutego jest dosłownie ostatni dzwonek na wzmocnienie. Jeżeli chodzi o Polskę, no to okno trwa do 22 lutego, także być może Legia się zdąży zabezpieczyć, zwłaszcza, że na konto legionistów płynie dość spora kwota, natomiast cały czas mówimy o takiej historii, że nie mamy końcówki grudnia czy początku stycznia, a jesteśmy już po tym okresie przygotowawczym. No dosłownie dzisiaj Legia gra mecz, pierwszy mecz rundy wiosny, swoją drogą wybieram się na to spotkanie i mówimy o historii, kiedy kluczowy piłkarz jest tobie wyjęty. Z perspektywy Legii, z takiego, powiedziałbym, spojrzenia biznesowego, to jest oczywiście transfer świetny, bo przypomnę tylko, że Muszczi trafił do Warszawy zimą 2021 roku, kosztował wówczas legionistów 500 tysięcy euro. Świetne mecze w Europie, całkiem niezłe mecze w lidze, powoli ten chłopak urósł, no i okazało się, że jest tak dużą gwiazdą, że nie sposób go zatrzymać w Ekstraklasie. Teraz ta kwota ma być za niego ogromna, być może nawet będzie to rekord transferowy Besiktaszu-Stambuł. Żeby sobie jednak pomówić o konkretach, sprawdźmy najpierw, jak wygląda ta historia transferowa Besiktaszu, drużyny, która, co ciekawe, jest prowadzona przez Fernando Santosza, więc też taki dodatkowy polski wątek. Oczywiście wiadomo, że Muszczi no z naszą reprezentacją ma naprawdę najmniej wspólnego, natomiast myślę, że to jest też taka historia z boku dosyć ciekawa, no bo też gdzieś nasz były selekcjoner całkiem nieźle radzi sobie na tureckiej ziemi. Natomiast spójrzmy na największe transfery w historii Besiktaszu, bo niewątpliwie Muszczi zapisze się właśnie, jeżeli chodzi o rekordowe przyjścia. Jeżeli faktycznie będzie to 10 milionów euro, to będzie absolutnym rekordzistą. Natomiast zerknijcie, jak to wyglądało w tych latach ubiegłych. Najdroższym piłkarzem w historii tego klubu był Rodrigo Tabata, który przynosił się w 2009 roku z Gaziantepsporu. Dalej mamy Ricardo Quaresmę, który zamienił Inter właśnie na Besiktasz. Kosztował wówczas 7,3 miliona euro. Adem Lialić, a więc były zawodnik właśnie Torino, w 2019 roku kosztował Besiktasz 6,5 miliona euro. Taka sama kwota za Ayhana Akmana. To jeszcze były lata 90, konkretnie rok 98. No i też napastnik Demba Ba, który przynosił się z Chelsea do Besiktaszu za 6 milionów euro latem 2014 roku. Także tak jak powiedziałem, jeżeli faktycznie Muszczi będzie kosztował Turków 6, 8 czy nawet 10 milionów euro, to będzie bezsprzecznie najdroższym piłkarzem w historii tego klubu. Jak to z kolei wygląda z naszej polskiej perspektywy? Jeżeli Legia zarobi na tym zawodniku faktycznie dychę, no to będzie on jednym z najdroższych zawodników, który w ogóle opuścił Ekstraklasę. Nie będzie rekordzistą, bo jak doskonale pamiętacie, najdrożej sprzedanym piłkarzem był Jakub Moder, a także Kacper Kozłowski. Przed Wami zresztą lista, żebyśmy sobie to wszystko odświeżyli, bo to zawsze fajnie gdzieś sobie porównać. Jak w tej chwili widzicie, wspomniani Kozłowski, a także Moder kosztowali Brighton po 11 milionów euro. Jakub Kamiński przychodził z Lecha do Wolfsburga za 10 milionów euro i tutaj by się nam wszystko wyrównało, jeżeli faktycznie Muszczi kosztowałby też 10 milionów euro. Natomiast dalej mamy najdrożej sprzedanego piłkarza przez Legię Warszawa. Tutaj chodzi oczywiście o Radosława Majeckiego, a więc o bramkarza, który przynosił się z Legii do Monako za 7 milionów euro. Później jest ta historia najnowsza, a więc Michał Skóraś. Pamiętamy też przykład Jana Bednarka. Jest Sebastian Szymański, Adrian Mierzejewski, Mike Nawrocki, a więc kolejny piłkarz Legii Warszawa. I na sam końcu, jako 10 najdrożej sprzedany piłkarz, Kamil Piątkowski. Jeszcze taka ciekawostka, odznaczyłem sobie specjalnymi kolorami piłkarzy, którzy odchodzili z Lecha i odpowiednio z Legii. Raz jeszcze rzut oka na ten ranking, jak można się domyślić, niebieskim kolorem zaznaczeni zawodnicy, którzy opuścili Kolejorza, z kolei zielonym zawodnicy, którzy trafili do zagranicznych klubów z Legii Warszawa. Tutaj widzimy, że ta czołówka jest dominowana przez graczy Kolejorza, bo aż 4 piłkarzy opuściło Lecha za naprawdę spore pieniądze. Trójka zawodników w tej najlepszej dziesiątce to są piłkarze Legii Warszawa. Chciałem też to gdzieś pokazać, żeby jeszcze raz jakby podkreślić, że Muszczi być może pobije rekord transferowy Legii, nie pobije rekordu transferowego Ekstraklasy, natomiast być może będzie najdrożej sprzedanym piłkarzem właśnie z klubu, z Warszawy.
Jeżeli chodzi o albańskiego pomocnika, bo to też zawsze jest ciekawy przykład, żebyśmy sobie spojrzeli konkretnie na Legię, ile ona może stracić, pozbywając się tego piłkarza. Jak doskonale pewnie pamiętacie, zimą oczywiście odszedł już jeden kluczowy piłkarz, powiedziałbym członek tego kręgosłupa, a więc Bartosz Slisz, który będzie teraz kopał piłkę za oceanem. I tutaj się mówiło naprawdę jednej wielkiej wyrwie, mianowicie piłkarz absolutnie kluczowym. Oczywiście to nie jest ta pozycja co Ernest Muci, natomiast bezsprzecznie był kluczowym piłkarzem od którego Kostar Janić budował skład, no i był jednym z najważniejszych postaci w centrum Legii. Tutaj mówimy o kolejnym fundamencie, być może obok Josue to właśnie Muci jest jednym z tych liderów środka pola. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w Ekstraklasie nie grał zbyt dobrze, na przestrzeni oczywiście całej rundy, bo te mecze naprawdę były świetne, pamiętamy występy z Wartą Poznań, czy przede wszystkim z Widzewem Łódź, natomiast było też sporo takich meczów nijakich, gdzie właściwie Albańczyk przychodził obok meczu, no i na pewno nie powiedzielibyśmy, że Muci był gwiazdą spotkania. Natomiast co warto podkreślić, no to oczywiście ta arena europejska, więc taka przestrzeń dla zawodników, gdzie mogą jeszcze bardziej wybrzmieć, gdzie mogą jeszcze bardziej się pokazać, i wygląda na to, po samych liczbach, że Muci lubił duże mecze, że był piłkarzem skrojonym pod właśnie taki europejski futbol. Jak sobie popatrzymy na statystyki, to naprawdę te liczby imponują, żeby sobie spojrzymy właśnie na mecze w Lidze Konferencji, a także w tej samej fazie eliminacyjnej. Łącznie Muci rozegrał w Europie, mówiąc bardzo ogólnie, 12 spotkań, strzelił 5 bramek, zanotował 1 asystę, natomiast jakbyśmy sobie spojrzeli na jego liczby tylko w Ekstraklasie, 19 meczów, 4 bramki, jedno ostatnie podanie, to widać tutaj sporą różnicę. Po takich samych liczbach w Ekstraklasie, no nie powiedzielibyśmy na pewno, że jest to piłkarz, który ma super liczby i super wygląda. Natomiast w Europie, zwłaszcza te mecze z Aston Villą, 3 bramki łącznie wbite Anglikom, no to naprawdę powiedzielibyśmy, że jest to piłkarz, który niesamowicie wypromował się grając w Europie. To na pewno będzie wielka strata dla Legii, natomiast tak jak powiedziałem na początku materiału, z punktu biznesowego, finansowego, no jakby nie ma też uzasadnienia, żeby Legia trzymała tego zawodnika na siłę, zwłaszcza, że jest konkretna oferta. No i słuchajcie, wkrótce ten transfer się wydarzy. Sprawdzałem w wielu źródłach i naprawdę no wszystko, znaki na niebie i ziemi mówią za tym, że tutaj faktycznie dojdzie do tego transferu. Pytanie tylko za jaką kwotę. Natomiast sam piłkarz, otoczenie, oba kluby są bardzo zdecydowane. Jeszcze sprawdźmy sobie takie podsumowanie transferowe, które robiłem swoją drogą całkiem niedawno, jeżeli chodzi właśnie o Legię Warszawa. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sugerowany skład wojskowych, transfery wychodzące, a także przychodzące. Jak doskonale widzicie, kolorem zielonym po lewej stronie zaznaczeni nowi piłkarze. To jest oczywiście wahadłowy Rioria Morishita, a także Kendrim Zyba. Zyba, który ma wejść w buty Bartosza Slisza, natomiast tutaj po stronie prawej oczywiście Muci widnieje jako człowiek podstawowej jedenastki. Tak, zobaczymy jak Kostar Ognianin sobie to wszystko poukłada, czy kogoś zastąpi, no bo też tych odejść, jak zresztą widzicie po lewej stronie, kolorem czerwonym, dość sporo, bo z takich kluczowych piłkarzy to jest oczywiście Bartosz Slisz, zawodnicy powiedziałbym marginalni czy znaczący mniej, no to jest ich sporo, to jest oczywiście Patryk Sokołowski, Makana Baku, Lindsay Rose, Robert Pich, Cezary Miszta, Gabriel Kobylak, a także Igor Strzałek. No i do tej listy trzeba dopisać Ernesta Muciego, natomiast znajdzie się on z pewnością obok Bartosza Slisza, jako ten piłkarz, który był absolutnie kluczowy, no i którego odejście będzie naprawdę dla Legii bardzo znaczące. Dajcie koniecznie znać, czy waszym zdaniem dobrze się dzieje, że Muci odchodzi. Wiadomo, że dla naszej ligi, która właściwie no, startuje już dzisiaj, także można było się ekscytować przez te długie tygodnie na ten powrót Ekstraklasy, czy to dobrze, że faktycznie Muci odchodzi, bo tak jak powiedziałem, z wielu perspektyw można to różnie oceniać. Na pewno dla nas, dla kibiców Ekstraklasy, dla zwykłych zjadaczy chleba, wielka szkoda, bo fajnie by było, gdyby Muci jeszcze został pół roku, zwłaszcza, że w mediach pojawiały się deklaracje ze strony Legii, że jeżeli Slisz odejdzie, to raczej Muci zostanie, to raczej nie będzie takiej potrzeby, takiej możliwości, natomiast ta kwota, ta oferta sprawia, że gdzieś się no zupełnie inaczej w Warszawie na to wszystko patrzą. Także koniecznie zostawcie komentarz na dole. Oczywiście pamiętajcie też o subskrypcji kanału. To jest to, co mnie gdzieś nakręca. Zbliżamy się do 15 tysięcy subów. Także koniecznie sprawdźcie, czy jesteście subskrybentami. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.